piątkowy grudniowy wieczór na Myślenickim Rynku rozbłysnęła choinka, wprowadzając tym samym mieszkańców miasta i gminy Myślenice w świąteczny czas. Wydarzeniu towarzyszyło kolędowanie zespołu pieśni i tańca Ziemia Myślenicka oraz mini koncert orkiestry reprezentacyjnej miasta i gminy Myślenice. Myślę, że to najwyższa pora, aby też do miasta wkroczył ten klimat świąt Bożego Narodzenia, no i przybliżył nas do nadejścia i narodzenia ponownego, przede wszystkim w naszych sercach, Pana Jezusa. Mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy na ten czas świąt Bożego Narodzenia i początku Nowego Roku, jeżeli chodzi o wystrój miasta, przypadnie do gustu mieszkańców. Myślę, że ten nasz już dwuletni zwyczaj rozświetlenia choinki przyjął się i bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, którzy dzisiaj przyszli na Myśliński Rynek, żebyśmy w taki uroczysty sposób i też razem spotkali się tutaj, no i rozpoczęli ten czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W piątek 10 grudnia przy budynku strażnicy OSP Myślenice Śródmieście spotkali się strażacy, rodzina, władze samorządowe i przyjaciele druha Andrzeja Burzawy. Spotkali się, aby wziąć udział w uroczystym akcie odsłonięcia tablicy upamiętniającej jego osobę oraz jego dokonania, zarówno te z zakresu pożarnictwa, jak i te związane z ideą honorowego krwiodawstwa. Jestem dumna, że się to wszystko upamiętniło, że dbają o niego, że jest to piękne. Jakim człowiekiem był druh Andrzej Burzawa? No, był obowiązkowy. Bardzo chciał współpracować z jednostkami OSP. Także cały czas. I kiedy mógł jeszcze wyjeżdżać do akcji ratowniczo-gaśniczych, to zawsze był na pierwszym miejscu. Także cieszyło go to. I nieraz tak tutaj wszyscy mówią, jak go wspominają, on ciągle na tym skrzyżowaniu przebywał, z tą jednostką bardzo był związany, był prezesem przez wiele lat, potem prezesem zarządu gminnego i powiatowego, także ciągle był ze strażakami. Ta tablica jest dla niego zasłużona i w tym miejscu, bo ja mówię, to miejsce należało dla niego. Imieniem drucha Andrzeja Burzawy zostało także nazwane zlokalizowane przy strażnicy rondo. Ponad 17 tysięcy rodzin w całej Polsce otrzymało paczki od darczyńców w dorocznej inicjatywie Stowarzyszenia Wiosna pod nazwą Szlachetna Paczka. Łączna wartość pomocy przekazanej w paczkach to ponad 68 milionów złotych. Po raz kolejny okazało się, że ludzi o dobrych sercach nie brakuje, o czym przekonać się można było również w Myślenicach podczas trwającego w dniach od 11 do 12 grudnia weekendu cudów. No, w Mokisie jesteśmy już drugi rok. W tamtym roku zaczynaliśmy, teraz kontynuujemy. Jest nam tu dobrze, nie ukrywam. Jest ruch ogromny, bo już w piątek zaczęliśmy przyjmować pierwszych darczyńców. Już w piątek wyjechały pierwsze paczki. Mamy w tym roku 76 rodzin. Dużo więcej, no, myślę, że drugie tyle, co w tamtym roku. No i dużo się dzieje. W myślenicką akcję włączyło się wielu darczyńców. Paczki przygotowali także m.in. pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. W tym roku objęliśmy, tak jak mówiłem, 76 rodzin tutaj z powiatu Myślenice, Siepraw, Pcim, Sułkowice też włączyliśmy i Świątniki z tego tytułu, że brakuje wolontariuszy Szlachetnej Paczki, nie otwierają się kolejne rejony, więc my tutaj, kto jest po prostu bliżej, musimy do tych rodzin potrzebujących docierać. Fajne jest to, że angażują się wszyscy.
począwszy od rodzin, grup znajomych, gdzie są to paczki od osób po prostu prywatnych, poprzez firmy mniejsze, większe, no w tym roku na przykład Komarch, PepsiCo, to takie firmy, które tutaj też przyjechały, wybrały nasze rodziny, dostarczyły paczki. Rekord w tym roku to 100 paczek od jednego darczyńcy dla rodziny, więc jest masa po prostu tego wszystkiego. No i mamy też darczyńcę VIP, którym jest reprezentacja Polski w piłce nożnej. Zawsze wszystkim tym naszym przyjazdom, otwieraniu paczek towarzyszą ogromne emocje. To są łzy wzruszenia, to jest radość, zwłaszcza u dzieci to są okrzyki radości, ale też to udziela się nam, wolontariuszom. Wtedy coś pęka gdzieś tam w serduchu, łzy się wylewają, ale to jest to, czym my, można powiedzieć, się karmimy, czym my się napełniamy. To dodaje powera do tego, żeby w przyszłym roku wrócić tu w tej samej ekipie i zacząć wszystko od początku, dotrzeć do kolejnych rodzin, być może objąć jeszcze większy obszar pracą, pomocą, dotrzeć do jeszcze większej liczby rodzin. No i my też. Sukcesywne wspieranie jednostek ochotniczych straży pożarnych to jeden z elementów, na który gmina Myślenice kładzie szczególny nacisk. W poniedziałek 13 grudnia umowy na dofinansowania z budżetu gminy odebrały 4 jednostki OSP. OSP Zasań, OSP Myślenice Górne Przedmieście, OSP Krzyszkowice i OSP Zawada. W ramach umowy dotacji trafią środki w wysokości około 30 tysięcy złotych ze strony gminy Myślenice. Natomiast wartość zakupionego sprzętu i wykonanych prac sięgnie ponad 60 tysięcy złotych. Tutaj mamy dodatkowo jeszcze dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń z Kasy Rolniczej dla 3 jednostek i z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednej z jednostek OSP. Stąd ta kwota ponad 60 tysięcy złotych. Na co tym razem zostaną zadysponowane te fundusze? W przypadku OSP Jawornik zostanie zakupiony trójfazowy agregat prądotwórczy, który jest niezbędny przy prowadzeniu działań ratowniczych, ale także może posłużyć do podtrzymania na przykład napięcia w przypadku braku w jakichś ośrodkach pomocy społecznej, w szkołach, więc jest to sprzęt przydatny. Natomiast w przypadku OSP Zasaj zostaną przeznaczone te środki na wykonanie remontu systemu grzewczego w części operacyjno-technicznej w jednostce. Natomiast w pozostałych dwóch przypadkach, czyli tutaj mamy Górne Przedmieście i OSP Zawada, na drobne doposażenie samochodów w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 40 lat temu władze Polski Ludowej wprowadziły na terenie naszego kraju stan wojenny, który wiązał się z internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, inwigilowaniem i zastraszaniem tysięcy kolejnych osób. Na znak pamięci o wydarzeniach zapoczątkowanych 13 grudnia 1981 roku i poniesionych podczas nich ofiar, w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbył się koncert Norberta Smoły-Smolińskiego Etosy Polskie od Legionów do Solidarności. Mówiono, że jesteś święta. Mówiono, że leżysz w grobie. Podobno w lesie za rzeką ktoś padł od soldackiej kuli. Stan wojenny to było zakończenie w zasadzie jakiegoś etapu walki o wolność i dlatego wymyśliliśmy, już znając wcześniej koncerty Norberta Smoły-Smolińskiego, że jego koncerty to nie jest zwykły koncert piosenki, to jest naprawdę wspaniała, żywa lekcja historii. Jest prezentacja, jest zawsze słowo wstępne, jest nawiązanie, łączenie tej przeszłości z przyszłością i z teraźniejszością, no bo bez przeszłości nie będzie nigdy przyszłości. My jesteśmy tylko jakimś elementem na trasie, można powiedzieć. Więc jakby dzisiaj na koncercie wędrujemy przez historię, której finałem jest właśnie 13 grudnia ogłoszenie stanu wojennego, który był początkiem tak naprawdę walki, która doprowadziła do 89 roku, gdzie odzyskaliśmy wolność, może tak nie jakbyśmy sobie do końca życzyli, ale jednak można powiedzieć, że to był początek, który prowadził do tej daty. A szczególnie koncert jest skierowany do młodzieży, bo to tak naprawdę młodzież będzie budować Polskę. Z daleka przyszli po towar, zamorscy kupcy bogaci. Każdy z nich rolą i solą
i solą za krew przelaną zapłaci. Już w najbliższą niedzielę zapraszam bardzo serdecznie tu na Myślenicki Rynek, na kiermasz świąteczny. Będą potrawy bożonarodzeniowe przygotowane przez gospodynie z kół gospodyń wiejskich. Będzie rękodzieło, będzie święty Mikołaj ze śnieżynkami, będzie moc atrakcji dla najmłodszych, animacje przygotowane specjalnie dla dzieci. Będą również zwierzęta, alpaki w tym roku, trochę inaczej niż do tej pory, bo renifery niestety odjechały do dalekiej Laponii. To wszystko w godzinach od 12 do 14 specjalnie dla Państwa. Podczas kiermaszu będziemy mogli również włączyć się w akcję charytatywną pomocy dla harcerza Kuby Starzaka. Dlatego tym bardziej bardzo serdecznie zapraszam na Myśliński Rynek, niedziela, godzina 12 do godziny 14. Nie może Państwa zabraknąć.